Wesołych świąt wszystkim ode mnie i od Jendrasa. Jendras, Ho, witamy. ho, ho! Ho, ho, Merry, Wesołych świąt! Merry wesołych, Christmas! wesołych Witam, świąt. witam. Mamy dobre humory. No, generalnie Jak mamy dobre zawsze, humory. jak Jak zawsze. zawsze, jak zawsze. Już tacy z nas pozytywni goście, no. Tacy z nas pozytywni goście, no. No i nie wiem w sumie od czego zacząć, Jendras. Co, zaczniemy sobie może od tego, co się działo w Jeziorenach przez ostatnie Tak. 2 tygodnie. No i co, wypadł Ingram, tak jak się spodziewaliśmy. Kontuzja kostki, nie ma go 2 tygodnie. Przez te 2 tygodnie Lakersi zrobili bilans 3-4, jeśli dobrze sobie zapisałem. No i powiedz mi, przez te 2 tygodnie, czy spodziewałeś się tego, że oni zrobią 3-4 bez Ingrama? No, w międzyczasie inni zawodnicy też na chwilę wypadali. Natomiast nie jesteś troszeczkę tak zaskoczony in minusy, że tylko 3-4? Zawiedziony? Wiesz co, jestem troszkę zawiedziony, natomiast no, pewnie typowałem lepszy bilans, natomiast jak potem sobie tak spojrzałem na spokojnie na tą listę meczów i zobaczyłem, że oni grali te 4 wyjazdy, 6 dni praktycznie to bez 2-3 zawodników rotacji w wąskim składzie, no to w sumie trochę mi ten zawód trochę po mnie spłynął, bo jednak też no, cudów nie ma, to są tylko ludzie i też są zmęczeni, to jest jednak spore wyzwanie, takie 4 wyjazdy z rzędu. I tam widać było w tych 2 ostatnich meczach faktycznie, że już brakowało im pary, zwłaszcza w grze w obronie. Więc pewnie, że szkoda, że nie udało się wyrwać chociaż jednego meczu więcej, na przykład na Brooklynie, albo tego meczu wcześniej z Houston, albo San Antonio. Natomiast no, takie momenty będą się zdarzać. Nie była to jakaś strasznie czarna seria, tylko troszkę słabszy moment. No i teraz liczę, że tym meczem z Nowym Orleanem znowu jakaś nowa pozytywna seria zostanie zapoczątkowana. Wiesz co, ja tak patrzę, że nie zrobiliśmy 3-4, tylko 4-3, także na plus. Natomiast Faktycznie. ja jestem w sobie zawiedziony tą serią, bo powiem ci szczerze, że jeżeli zespół jedzie na wschodnie wybrzeże i gra z takimi tuzami jak Charlotte, będące w dołku, Waszyngton grający tak sobie, no jasne, że Brooklyn się odrodził i przedtem było spotkanie jeszcze z Houston wyjazdowe. Gdzie, no nie osygnuję, no kurczę, patrzę, że. O, pierwsze kurcze padło w drugiej minucie tym razem. To szybko Wiesz, dzisiaj, za szybko. Houston będące w dołku, no i nagle Houston gra, nie wiem, James Harden gra mecz sezonu, nie potrafimy go w ogóle obronić w żaden sposób. Sędziowie gwiżdżą mu tak dużą ilość gwizdków, że to się po prostu w pale nie mieści. No, nie dało się tego po prostu oglądać. Natomiast ja się czułem zawiedziony. Ja rozumiem, że wypadł, nie było Rondo, nie było Ingrama. Tam jeszcze ktoś w międzyczasie wypadł. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcemy się liczyć, to był ten moment, kiedy powinniśmy zrobić 2-2 albo 3-1 w tej serii wyjazdowej i wtedy byśmy byli naprawdę w czubie konferencji zachodniej, a tak to te porażki spowodowały, że bliżej nam było do tej drugiej części tabeli konferencji zachodniej niż do tych liderów. A szkoda, bo jest taki. Sytuacja w ogóle na zachodzie w konferencji wygląda po prostu masakrycznie. Tam się wszyscy leją ze wszystkimi, każdy zalicza wpadki i naprawdę jest bardzo trudno o zwycięstwa. Więc jeżeli szukać tych wygranych, no to gdzie jak nie na wschodzie, gdzie są trudniejsze, łatwiejsze ekipy do ogrania. Ja czuję zawód, że jedziemy na wschód, gdzie te drużyny, z którymi graliśmy, nie wiem, właśnie kto miał bilans, nie wiem, 11-18, coś takiego. No to wiesz, to z takimi drużynami, tak mamy szukać wygranych na wyjeździe, no to gdzie jak właśnie, nie tam, tak? A tam John Wall rozgrywa mecz sezonu, tak? I ja się czułem zawiedziony tym, że nie potrafiliśmy w żaden sposób znaleźć jakiegoś pomysłu na to, jak powstrzymać czy to Johna Walla, czy wcześniej Jamesa Hardena, na to, żeby no nie było tak, że jeden zawodnik wygrywa mecz, tak? A ten mecz w Waszyngtonie to w ogóle wyglądał tak, jakby oni wyszli bez energii. Ja rozumiem, że byli back to back po meczu w Charlotte, natomiast Charlotte już po trzeciej kwarcie było po meczu. Oni tam sobie odpoczywali w czwartej kwarcie, grały sobie rezerwy, było fajnie i przyjemnie, a tu no, dostali taki cios w Waszyngtonie, że naprawdę, no niemiło, niemiło, no. No, wiesz co, bo mi bardziej szkoda tego meczu z Brooklynem, szczerze mówiąc, bo Wizards, no rzeczywiście było to trochę lanie ze strony Waszyngtonu, natomiast no mimo wszystko ja daję tutaj powiedzmy rozgrzeszenie, jako że to był trzeci mecz w 4 dni w okrojonym składzie, natomiast ten Brooklyn trochę bardziej dla mnie był powiedzmy bolesny, choćby dlatego w jakich okolicznościach ten mecz został przegrany, bo jeżeli John Wall jeszcze rzuca ci 40 punktów,
Mecz sezonu. Okej, jest to wkurzające, ale okej, to jest John Wall, wiemy, że on jest do tego zdolny, ale jeżeli raz za razem mijacie Jared Dudley w końcówce, stają szacunkiem tak, dla Dudleya. 10 punktów tak, w czwartej kwarcie. No to już jest jednak no, żółta kartka pała za obronę, bo jednak no, do takiego czegoś nie powinno dojść. Nawet na zmęczeniu, no bo ten mecz był do wygrania na Brooklynie, spokojnie. Okej, z Wizard było lanie, ale z Brooklynem można było spokojnie wygrać, mimo że Nets naprawdę grają ostatnio fajnie. No ale w taki sposób no nie powinno się przegrywać meczów tutaj na pewno za to należy się jakaś krytyka. No więc tak jak mówię, no ten jeden mecz więcej wygrany i wrażenie byłoby z tego tripu zupełnie inne. Natomiast wrócił Brandon Ingram, wrócił Rajon Rondo i no i oglądałem ten mecz z Nowym Orleanem i powiem Ci szczerze, że ta gra wyglądała już totalnie inaczej. W sensie LeBron już nie musiał brać na siebie ciężaru zdobywania punktów, bo Brandon Ingram, co by o nim nie mówić, to jednak ma momenty, kiedy bierze na siebie ciężar zdobywania punktów. Tam sobie męczy ten pół dystans i trafia. No. Dla mnie to jest, od początku sezonu, nie wiem, była taka nagonka na niego, że jemu totalnie nie idzie branie na siebie odpowiedzialności. Natomiast ja widzę tutaj pewne takie aspekty gry, które pokazują, że to jest gość, który ma zadatki na to, żeby kiedyś być legitną drugą opcją. I być może to się jeszcze w tym sezonie nie zdarzy, być może to się jeszcze nie zdarzy w przyszłym sezonie. Natomiast widzę u niego, że on ma taką naturalność w zdobywaniu tych punktów na półdystansie. I myślę, że to będzie jego najgroźniejsza broń. Jak uda mu się zdobywać na solidnym poziomie te punkty, na fajnych procentach, to myślę, że obrońcy zaczną inaczej go też kryć, jemu się otworzy droga do wjazdów i będzie bardzo fajnie. Natomiast to, co mnie cieszyło w tym meczu z Nowym Orleanem, LeBron chyba w pierwszej kwarcie już miał 7 asyst czy 8. I tak, najfajniejsze było to, że już nie musiał zdobywać punktów, tylko mógł podawać. Tam był ruch, był... Fajnie, że pod nieobecność Ingrama Kyle Kuzma wyszedł z cienia. I to jest też dobre pytanie, czy Kyle Kuzma grał tak na początku sezonu dlatego, że nie było na jego miejsca i nie mógł się odnaleźć w tej piątce, czy po prostu no, wszedł w sezon, zaliczył lepszy moment, musiał zacząć rzucać, zdobywać punkty, bo nie było Ingrama. I, no i w tej chwili wygląda tak, że Ingram z Kuzmą co wieczór te 35-40 punktów są w stanie dorzucić. A to jak dodamy do tego punkty LeBrona, to już naprawdę wygląda całkiem fajnie. To tylko reszta musi się minimalnie dołożyć i wygląda to spoko. Powiedz mi, podobała Ci się gra Kuzmy pod nieobecność teraz tutaj Ingrama? Oczywiście, Kuzma wymiatał przez ten okres. Zresztą w ogóle on w grudniu ma świetny, w ciągu tych 10 meczów grudniowych rzuca średnio 23 punkty na dobrej skuteczności, więc gra w tym czasie jako taka prawdziwa druga opcja dla LeBrona i nie tylko punkty, ale też lepsza gra w obronie, trochę więcej zbiórek, przypomniał też nam o swoim talencie do podawania całkiem kilka takich meczów, kiedy naprawdę miał sporo asyst, więc Kuzma jak najbardziej grał świetnie. I teraz cały szkopuł w tym, żeby on potrafił grać jednocześnie dobrze razem z Ingramem, bo tego wcześniej brakowało. Ja miałem wrażenie, że albo jeden gra dobrze, albo drugi gra dobrze. I w tym meczu z Nowym Orleanem to, co mi się podobało właśnie, to, że obaj rozegrali jednocześnie dobre mecze. Tu też plus dla Ingrama, bo on troszeczkę zmienił swój styl. Przynajmniej widać, że próbuje, nawet o tym mówił zresztą przed meczem. Mniej trochę przetrzymuje tą piłkę, nie zatrzymuje tak bardzo flow ofensywy, tego rytmu, na którym też według mnie cierpiał Kuzma. Tylko właśnie starał się szybciej atakować, więcej się ruszał bez piłki. I ogólnie no, były momenty znowu, kiedy gdzieś tam przetrzymał chwilę, przeczekał, ale generalnie było lepiej i od razu lepiej też to widać, funkcjonował cały zespół dzięki temu. I na tym również nie tracił Kuzma, więc jeżeli tak będzie dalej, jeżeli on przede wszystkim, Ingram widzi to, że ta drużyna jest lepiej, kiedy on więcej, mniej tą piłkę przetrzymuje, kiedy ta piłka bardziej chodzi po zawodnikach, jest więcej ruchu z piłki i bez piłki. Jeżeli on to widzi, to mi to wystarczy, bo wiem, że on będzie teraz powoli w tym kierunku szedł i to tylko z korzyścią dla drużyny powinno się odbywać. Ja tylko przypomnę, że bez Ingrama Lakersi mają bilans 6-5. No to jeżeli byśmy ten bilans odjęli od tego, co mamy w sezonie, czyli 6, 19, 19, 13,
to ten bilans wyglądałby dużo, dużo lepiej, myślę, gdyby był Ingram, bo spokojnie myślę, że te 20 zwycięstw byśmy zrobili, a przy 20 zwycięstwach i nawet gdyby te dwa mecze chociaż wygrać z Ingramem, gdyby był, no to bylibyśmy w czołówce zachodu, gdzieś pomiędzy Denver, Oklahoma, Golden State. Także no ja jestem ciekawy właśnie, czy to tylko taki zbieg okoliczności, czy faktycznie utrzymają taki poziom wygrywania, mając Ingrama. Natomiast mam też świadomość tego, że do tej pory nie graliśmy z tą czołówką zachodu. Zagraliśmy tylko z Denver jedno spotkanie, natomiast ani razu nie graliśmy z drugą Oklahomą, ani razu nie graliśmy z Golden State. Nie graliśmy też z Clippersami, którzy są tutaj w czołówce. Także z jednej strony mieliśmy ciężki terminarz do pewnego momentu, teraz był dużo, dużo łatwiejszy. Natomiast te najważniejsze sprawdziany przed nami, no i one pokażą dopiero tak naprawdę, w jakim jesteśmy miejscu. I tu muszę jeszcze wspomnieć o tym, że gramy teraz mecz świąteczny z Golden State i to myślę, jak myślisz, to będzie taki statement game dla Jeziorowców? Dobre pytanie. W jakimś stopniu na pewno tak. No, jest to, jakby nie patrzeć, mistrz, zawsze spotkanie z mistrzem to jednak jest jakiś taki statement game, zawsze, zwłaszcza dla drużyny z aspiracjami. Natomiast no też chyba nikt się nie łudzi, że Lakersi nie są na poziomie Warriors. Jeżeli Warriors podejmą do tego poważnie i zagrają na swoim poziomie, no to jest nadal drużyna poza zasięgiem, wydaje mi się, wszystkich innych drużyn widzę. Natomiast ogólnie, już nawet nie mówię o zwycięstwie, ale to jak Lakersi wypadną na tle Warriors, jak do tego podejdą, czy faktycznie rzucą wyzwanie, nie zje ich presja. W przeszłości tych młodych chłopaków nie zjadała presja w meczach Warriors, właśnie ładnie z nimi walczyli, no ale teraz jest troszkę inaczej, nie wiadomo, jest LeBron, też Golden State potraktuje ten mecz inaczej, myślę, bardziej poważnie. Więc ja myślę, że trochę z tego meczu wyczytamy, ale też nie ma co przesadzać. No to jeżeli Lakersi przegrają to spotkanie, to też nie będzie koniec świata, to jest w sumie oczekiwany rezultat. Dużą niespodzianką byłoby zwycięstwo. No ale tak jak mówię, bardziej będę patrzył na styl gry, na to jak na ten mecz się stawili, aniżeli na sam wynik. A ty jak myślisz, jest szansa, żeby tutaj niespodziankę zbawić? Wiesz co, ja sobie przypominam te dwa ostatnie mecze preseason, kiedy Lakersi się dosyć mocno spięli na Golden State i pokazali, że jakieś tam pomysły na nich mają. Wiesz, to dużo zależy od tego, w jakim składzie przystąpią drużyny do tego meczu, bo wiemy, że JaVale McGee był w szpitalu przez 3 dni, ma zapalenie płuc. Myślę, że JaVale to jest tutaj kluczowym zawodnikiem, jeśli chodzi o spotkanie z Golden State, bo po pierwsze zna ich wszystkie zagrywki na wskroś, po drugie to jest ten rodzaj centra, mobilnego centra, który jest nam potrzebny w takim starciu, więc bez niego może być słabo. Natomiast z drugiej strony Golden State gra dużo small ball, także niewykluczone, że Lakersi będą też chcieli grać troszeczkę bez centra i tego się w sumie obawiam w takim starciu właśnie, No tak. bo do tej pory, kiedy wystawiali niski skład, to tylko raz to przyniosło jakiś pozytywny skutek w meczu z Denver. Ostatnio chyba też na Brooklinie, jeśli dobrze kojarzę, zagrali trochę small ball i coś tam odrobili w tej końcówce i mogli nawet wygrać. Natomiast no, nie wydaje mi się, by ten small ball u nas w tym sezonie dał nam takie, wiesz, plusy, żeby przesłoniły nam minusy tej piątki. Trochę do tego brakuje jednak ludzi do takiej gry Lakersom. To jednak jest. Wychodzi się takim niskim składem, jak trzeba mieć do tego odpowiedni zestaw i też odpowiednie doświadczenie, wiedzieć jak reagować. A tu jednak ci młodzi zawodnicy niekoniecznie mają do tego umiejętności. Jednak no jest inaczej, kiedy kryjesz, nie wiem, gracza obwodowego, a nagle musisz w sumie być gotowy na pomoc jako wysoki. Na przykład Kuzma w ogóle nie ma przykładowo instynktów shot blockera, więc jeżeli kiedy on grał na piątce, to kompletnie nie wiedział jak reagować z pomocy, więc po prostu pod koszem była dziura. Natomiast Kuzma na obwodzie biegający za graczami niskimi to jest też zupełnie inny zawodnik, dużo lepiej sobie radzi. Więc w tej niskiej piątce wydaje mi się brakuje trochę ludzi. Myślałem, że gdyby doszedł do skutku transfer Arizy, to może by prędzej takie zestawienie miało rację bytu, jednak Ariza doświadczony, grający na kilku pozycjach. Trochę jestem zawiedziony, że nie udało się ostatecznie go pozyskać, bo tak dosyć głośno już się o tym mówiło. Podobno było Natomiast bardzo blisko, natomiast tak. rozeszło się podobno Harta, że bardzo chcieli w tej wymianie zarówno Josha Harta, jak i Kentaviusa Caldwella Pope'a i Lakersi uznali, że to jest zbyt dużo, żeby tak za Arizę zrobić ten trade.
Natomiast ja mam swoje własne zdanie na ten temat. Mnie się wydaje, że dochodziły takie informacje ze źródeł zbliżonych do właścicieli Phoenix Suns, że tam troszeczkę poszło o to, że posypały się gromy z jasnego nieba na Jamesa Jonesa za to, że puścił tak po prostu za nic Tysona Chandlera do jeziorowców. Tak, zgadza się. I podobno bardzo niemile widziany był transfer z Lakersami, w którym poszedłby właśnie Ariza. Wiesz, no ciężko to oceniać w sensie takim, że nie wiemy tak naprawdę na 100% jak to było dokładnie. Natomiast wszyscy mówili, że Phoenix dużo więcej zyskało, bo jest Kelly Oubre, jest młody Rivers. Natomiast Phoenix bardzo szybko pozbyło się Riversa, także widać, że ten transfer nie tylko miał aspekt sportowy, ale i finansowy. Tak? Z reguły większość transferów w NBA to nie chodzi tutaj tak naprawdę. Jasne, że każdy szuka tutaj szans na to, by wzmocnić swój zespół, natomiast koniec końców większość transferów rozgrywa się tutaj przez pryzmat, no, na tej płaszczyźnie finansowej. To tutaj z reguły chodzi o to, żeby szukać oszczędności i myślę, że tutaj to było chyba tym krokiem. Natomiast to też pokazuje, jak fajnie menadżerowie bardzo często działają, bo Phoenix podpisując Arizę, oni go przepłacili tak naprawdę w wakacje. Ariza dostał takie pieniądze, jakie chciał i tylko Phoenix mu wyłożyło te pieniądze, bo tylko mogło mu chyba wyłożyć, z tego co pamiętam. Natomiast to fajnie pokazuje ten mechanizm, że czasami warto podpisać zawodnika, bo wtedy, kiedy jesteś już w takiej sytuacji, że naprawdę nie masz kogo podpisać w wakacje, to podpisujesz zawodników, których możesz w trakcie sezonu wymienić i coś za to fajnego zyskać. I myślę, że ten transfer z perspektywy czasu, to gdybyśmy go postrzegali, że o, sam Ariza poszedł za Ubre, to może to słabo wygląda. Natomiast jeżeli przypomnimy sobie, że Phoenix nie bardzo mogło kogokolwiek innego fajnego w wakacje pozyskać, a teraz mają Ubre, do którego mają prawa. Myślę, że to bardzo fajny deal dla nich, chociaż suma summarum mają chyba na skrzydle Josha Jacksona, więc ja nie wiem, czy oni tak, to on się dubluje bardzo na tej pozycji z Ubre. Ubre wiem, że chce bardzo dużo pieniędzy, o czym kiedyś chyba tobie wspominałem w prywatnej rozmowie, więc to też wiadomo było, że on poleci i no i nie wiem, czy te pieniądze dostanie w Phoenix, to mnie no zastanawia. Właśnie, no właśnie, to jest ten ważny aspekt, o którym wspomniałeś, główny powód, dla którego uważam, że ta wymiana jest raczej kiepska dla Phoenix, bo tak, przypomnijmy sobie, że najpierw tam miała być wymiana trójstronna jeszcze z Memphis, tak? Rozeszło się o Brooksa, w ogóle kuriozalna sytuacja. Jest to niesamowite, tak. No po prostu, nie wiem, no Monty Python po prostu, łapu-capu w NBA. Natomiast sytuacja na mnie jest jasna. Gdyby Suns faktycznie byli zainteresowani Kellym Oubrem długoterminowo, czyli rozważali faktycznie zaoferowanie mu dużego kontraktu latem, to nie bawiliby się w jakieś trójstronne wymiany, tylko od razu by wzięli Oubre, zadowoleni, że w ogóle taka oferta jest od Wizards. Tymczasem to trwało jeszcze ładnych chyba parę dni, czy tam, nie wiem, przynajmniej kilkanaście godzin negocjacji, od kiedy ta wymiana z Memphis upadła i dopiero potem wzięli pakiet Wizards. Więc ja myślę, że oni nie są wcale, nie mają też w planach płacenie dużej kasy Kellemu Oubre latem. Myślę, że Oubre będzie jeszcze gdzieś tam, pojawi się na rynku transferowym jeszcze przed deadline. Więc ta wymiana była trochę na zasadzie chyba, że już no, bierzemy co jest, tak, żeby coś wziąć i będziemy martwić się dalej, co z tym fantem zrobić. Lakersi zdaje się oferowali Caldwella Pope i jakiś pick w drugiej rundzie. Więc to też, umówmy się, szału z tym nie było. Natomiast no, pick to już jest jakiś tam asset, jakiś tam plus na dłuższą metę. Coś z tego po prostu na dłuższą metę sans by mieli. A w tym momencie, co będą mieli z Oubre, no nie wiadomo. No myślę, że on jeszcze się pojawi w plotkach transferowych. Myślę, że Suns go nie zatrzymają, bo będzie dla nich za drogi. Oni nie będą chcieli płacić dużej kasy roleplayerowi. Tym bardziej, że mają skrzydłowych od groma, bo jeszcze jest oprócz Jacksona, o którym mówiłeś, jeszcze jest Mikal Bridges, który był 10. pickiem w tegorocznym drafcie. Bardzo fajny zawodnik. Ale on bliżej kosza gra. Ustawiany jest bliżej kosza. Bridges? Czy ja wiem? To jest raczej taka trójka właśnie, przynajmniej tak grał w Wilanowie. No zresztą nieważne. Także nawet Phoenix ma długą historię takich podejrzanych ruchów, jak choćby, nie wiem, ostatnio wybranie w drafcie Bendela, którego odpuścili praktycznie. Więc tam się różne dziwne rzeczy dzieją, także może to się jeszcze wiele wydarzyć w tam. No dobra, wróćmy do Jezieranów. Słuchaj, Zubac i Ivica Zubac. Potrzebowałem kilku miesięcy i któregoś tam sezonu, żeby odkryć, że przerabialiśmy to w którymś z pierwszych podcastów. Ivica Zubac.
Tak się wymawia poprawnie jego imię i nazwisko. No, i przy tym postaram się już pozostać do końca tego sezonu. Zagrał fenomenalne spotkanie z Pelikanami. Do tego stopnia fenomenalne, że jak oglądałem ten mecz, to się zastanawiałem, czy my potrzebujemy Antonego Davisa. No, wiesz, ale tutaj z tym Zubakiem to cię rozgrzeszę, bo tak... Zubacem! Ale celowo powiedziałem Zubakiem, bo tak mówił, tak jego nazwisko wymawiał Micz Kupczak. Też się z tego kibice tam troszkę podśmiewali, więc to mogło ci gdzieś utkwić w pamięci, dlatego tak mówiłeś. Natomiast jeśli chodzi już faktycznie o ten mecz z Pelikanami, no mnie ten Zubacz do szału doprowadza po prostu. On raz na jakiś czas zagra taki mecz, że przypomina mi się, jak on wyglądał w sezonie debiutanckim, że ludzie porównywali go do nowego Marka Gasola, a potem z dużej chmury mały deszcz, więc no nie chcę sobie robić nadziei, że to faktycznie jest jakiś dłuższy trend w jego wykonaniu. A nie dzisiaj jeden, się okaże, dzisiaj no, się okaże, bo też wyjdzie w pierwszej piątce przeciwko Markowi Gasolowi. Dokładnie, więc. Natomiast no, on faktycznie z Pelikanami zagrał świetnie, bo i w obronie, i na tablicach, i w ataku. Łapał te piłki w końcu wreszcie, tak, wykańczał, nie tylko, dawał nie tylko, z góry. Tak. Nie tylko blokował Antonego Davisa, ale ten tak, ostatni blok na Radlu, Miodzio. To taki blok zamykający mecz tak naprawdę. Tak. Wow, szapoba. Natomiast zagrał tak, jak mówiliśmy przed sezonem, kiedy się zastanawialiśmy, kto może zrobić tak dobry sezon w tym roku. Dokładnie. I bo tak się mówiło się o nim. Tak się mówiło, No i miał dostać. Ciężko pracował i dupa. Dokładnie, i dupa. I wyszło jak zwykle, tam się chował za tym, że był chory, przeziębiony i tak dalej. Natomiast brakowało mi w nim takiej energii walki. Natomiast no, z Pelikanami to pokazał. No, wiesz, nie ma Javale teraz przez kilka dni, więc może jakby zagrał 2 czy 3 mecze z rzędu, no to może podniósłby swoje notowania i udałoby się go wytransferować gdzieś. Myślę, że nikt by nie płakał, a nam może by się coś udało fajnego wyciągnąć w pakiecie za niego. Na przykład Davisa. No i tutaj chcąc nie chcąc przechodzimy do Antonego Davisa. Liga płacze, właściciele Pelikanów mocno wkurzeni. Komentarze w sprawie temperingu zabrał już zarówno trener Pelikanów, jak i właściciel, menadżer. No co, no wygląda to troszeczkę tak, jakby panowie się umówili. Tam nawet kamery złapały i było czytanie z ruchu warg LeBrona, który mówi, że pogadamy po meczu. No liga jest troszeczkę oburzona. Natomiast, no właśnie, no co, wydaje ci się, że co, że panowie się spotkali na kolacji tak, żeby się spotkać na kolacji, czy jednak faktycznie obgadali temat? Nie, coś jest na rzeczy, to na pewno coś na rzeczy, no bo sprawa dla mnie jest jasna pod jednym względem. Nie wymieniasz agentów, jeżeli wszystko ci pasuje, jeżeli nie chcesz nic zmieniać swojej karierze. No po co miałby Davis brać Chapola, gdyby był w pełni zadowolony z sytuacji, w jakiej się znajduje? Bo Pelikany i tak by mu zaproponowali Maxa i tak, nie potrzebuje do tego nowego agenta. Więc no, coś tam się dzieje na pewno. No właśnie, nie wiem, czy w kontekście Lakers, ale coś się na pewno dzieje. No właśnie, jeszcze chcę powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ po tym, jak głos zabrał zarówno trener Pelikanów, jak i generalny menadżer, głos zabrał też sam Antony Davis, który powiedział, że bardziej od pieniędzy liczy się dla niego to co zostawi po sobie. Tak, spuścizna, dokładnie. Tak, spuścizna i to jest fajne, bo znaczy fajne, no fajne w kontekście tego, że szans na to, że w końcu zobaczymy go w Lakersach. Niefajne dla fanów Pelikanów i chyba fanów pozostałych drużyn, którzy będą mieli ciężki okres, jeżeli tak się stanie, do tego dojdzie. Natomiast no, to pokazuje właśnie, że mamy w tej chwili do czynienia z czymś takim jak Liga Zawodników. I nie wiem, czy pamiętasz, jak był lockout. Tam zawodnicy czuli się mocno oszukani. I mówiło się o tym, że w kuluarach zawodnicy powiedzieli, że mają dosyć sytuacji takiej, w której to właściciele dyktują warunki. I w najbliższym czasie oni postanowili pokazać, że to jest Players League, że to oni mają więcej do gadania. I no właśnie, to jest taki przykład właśnie takiego działania, że Antony Davis nie przez przypadek chyba teraz powiedział w mediach to, co powiedział, bo jest to taka kontra w stosunku do tego, co powiedział właściciel przepraszam, menadżer i trener. Wygląda to na jakieś tam rozgrywki takie zakulisowe. Myślę, że jakieś tam rozmowy się odbywają. Natomiast
Ja się spodziewam tego, że wcześniej czy później, nie wiem, myślę, że tu wiele zależeć będzie od tego, jak szybko Pelikany przestaną się liczyć w walce o playoffy. Natomiast wydaje mi się, że Anthony Davis będzie chciał wymusić transfer do Lakersów. Tylko teraz pytanie, czy, bo wyobrażam sobie, wiesz jak to działa, no, powie, że chce iść do Lakersów, wszystkie pozostałe 28 drużyn się oburzy, Pelikany stwierdzą, że nie ma w ogóle takiej opcji, że z Lakersami... Tak, fuck you. Że, tak, fuck you, że masz na mi kontrakt, masz na nas grać. No i to mnie teraz zastanawia, bo do tej pory było tak, tak jak było z Paulem George'em, że Lakersi sobie spasowali, tak? Paul George poszedł gdzie indziej, podpisał gdzie indziej. I tu się zastanawiam, bo z Paulem George'em LeBron nie rozmawiał, nikt nie rozmawiał z Paulem George'em, więc tam były jeszcze zakulisowe kwestie, które poruszaliśmy też w jednym z naszych pierwszych podcastów dotyczące jego agenta. Natomiast tutaj jest jasny przekaz, LeBron spotkał się z Anthonym Davisem i coś mi się wydaje, że panowie chyba sobie pogadali i sobie tak powiedzieli, jak, jeżeli faktycznie rozmawiali na temat tego, że Anthony Davis ma pójść do Lakersów, to wydaje mi się, że mogli sobie pogadać taki plan działania, jak zamierzają ten najbliższy czas rozegrać, co mówić w mediach, jak doprowadzić do tego, żeby do tego dealu mogło dojść. No bo nie oszukujmy się, zaraz do gry wejdą pewnie bostońscy Celtics, pewnie jakieś inne drużyny się upomną o Anthony'ego Davisa. I tu mnie zastanawia, co zrobi Anthony Davis. Czy faktycznie jak zostanie wytransferowany do takiego zespołu, to powie danemu zespołowi, że słuchajcie, ja jestem delikatnie kontuzjowany i prawdopodobnie nie zagram do końca sezonu. Dlatego okej, fajnie, że wydaliście ileś tam... Odpuściliście sobie kilku zawodników, którzy dołączą do waszego zespołu. Natomiast to, że ja jestem waszym zawodnikiem Bostonu czy innej drużyny, która po niego sięgnęła, to może spowodować, że on powie ok, ale ja nie będę dla was grał do końca sezonu. Boli mnie na przykład, nie wiem, nadgarstek, noga, cokolwiek, ten sezon sobie przesiedzę do końca. I to może być taki sposób na to, żeby przypomnieć wszystkim, że to jest Liga Zawodników. I mimo tego, że go wytransferują do innego zespołu, to on będzie w stanie na tyle szantażować ten drugi zespół, że może faktycznie tego nie dojdzie i jednak koniec końców Pelikany będą musiały usiąść do rozmów z Lakersami i to z nimi porozmawiać. Ja nie mówię, że ten transfer dojdzie teraz w tym okienku, w lutym, do lutego. Natomiast, no nie wiem, no wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Anthony Davis będzie robił wszystko, by się znaleźć w Lakersach. Też masz podobne postrzeganie tego tematu? Raczej tak, no właśnie to jest podstawowe pytanie, jak wiele, znaczy, czy Davisowi będzie faktycznie zależało, żeby pójść konkretnie do Lakersów i będzie naciskał tylko i wyłącznie na Lakersów, czy ogólnie będzie otwarty na po prostu inne zespoły, które są też w dobrej sytuacji do wygrywania tytułów. Ja obstawiam, że panowie się spotkali na kolacji, wypili sobie lampkę wina, i po to poszedł ten przeciek, bo wiesz, no zawodnicy się spotykają cały czas. No Nikola Jokic teraz wczoraj się spotkał w Los Angeles z serbskimi zawodnikami Clippers i wiesz, nikt nie robi z tego afery, że byli, że... Tak, jasne. Tak, tak. Natomiast tutaj przekaz, myślę, że to specjalnie poszła informacja, że panowie się spotkali, bo takie rzeczy się nie dzieją bez przyczyny. I ja obstawiam, że oni naprawdę przegadali sobie temat dołączenia Davisa do Lakersów, jakim kosztem to ma być, jak to mniej więcej sobie wyobrażają, żeby liczyć się później w walce jeszcze o mistrzostwo, żeby zbudować jakiś tam skład. I tak obstawiam, że taki sposób działania, że no chyba właśnie to chcieli przegadać na tej kolacji. LeBron chyba się zapytał wprost Davisa, słuchaj, czy ty chcesz dołączyć tutaj, wiesz, czy jest taka opcja, że stwórzmy coś fajnego, zróbmy to w Los Angeles, dostajesz później zespół, za 2-3 lata dostajesz zespół i wiesz, i to jest twój team, natomiast w Pelikanach tego nie osiągniesz, no może w Bostonie będziesz szczęśliwy, ale tu możemy zrobić coś fajnego we dwójkę i wiesz, i czemu nie? Nie? Wiesz co, ja myślę, że nawet powiem więcej, ja myślę, że taki temat, o którym właśnie wspomniałeś, to on już był omawiany w momencie, kiedy Davis w ogóle zmieniał agenta, bo to już, on myślę, że jeżeli temat faktycznie jest taki, że Davis chce do Lakers, to ja myślę, że ten temat już był przy okazji w ogóle, po to przenosił się do Clutch Sport, do Richa Paula, żeby właśnie kombinować, jak przenieść się do LeBrona. Więc teraz pytanie, czy Rich Paul jest tutaj po to, żeby wyciągnąć Davisa z Pelikanów do lepszej sytuacji, czy konkretnie właśnie do Lakers? Prawda? I no, dużo, dużo znaków na niebie wskazuje, że chodzi o Lakers, no bo tak, no wiadomo, po pierwsze
Clutch Sport, czyli ta agencja licza pola, to jest przede wszystkim LeBron James. Oni przede wszystkim działają w interesie LeBrona Jamesa, on jest tam najpotężniejszą postacią, nie ma co się oszukiwać. I na pewno możemy być pewni, że LeBron James chciałby mieć Davisa w Lakersów i możemy być pewni, że Rich Paul chciałby mieć Davisa w Lakersach, bo Rich Paul robi to, co chciałby LeBron James. Więc pytanie, na ile Davis chce tych Lakersów? Ja tak, no na to optymistycznie faktycznie. Wydaje się, że to jest, że obaj panowie chcą grać ze sobą. Oczywiście wiadomo, że tutaj trochę było tego szumu medialnego sztucznie wygenerowanego z racji tego, że te zespoły grały ze sobą, więc trzeba było troszkę rozdmuchać tą atmosferę. Natomiast są pewne przesłanki jednak istotne, to co powiedziałeś, to że pojawiła się informacja, te przecieki o ich spotkaniu. Nieprzypadkowo myślę to wyciekło, tak jak mówiłeś. Tak samo ważna informacja, to co pisał sam Amix USA Today, że dla Davisa ta kasa, którą mogą mu zaproponować Pelikany, nie będzie priorytetem. Czyli to jest na zasadzie, ok, fajnie, że jest ta kasa większa, ale jeżeli to ma być jedyny argument przemawiający za pozostaniem w Pelikanach, no to nara, to żegnamy się, bo to za mało. I to jest też ważna wiadomość, bo to może być przesłanka ku temu, że Davis nie przyjmie oferty Supermaxa, którą na pewno Pelikany mu latem złożą. A jeżeli nie przyjmie tej oferty, to będzie jasny sygnał, że on zostać tam nie chce i Pelikanom w sumie nie pozostaje nic innego, jak szukać właśnie opcji transferu i ratować co się da. No też ja się tu jeszcze tylko zastanawiam, jakie działanie przyniesie najwięcej korzyści teraz dla tej dwójki. Bo jeżeli faktycznie panowie się dogadali, że okej, no to próbujemy się razem zgadać i razem powalczyć o coś. No wiesz, jeżeli oni jakimś cudem, ja w ogóle nie chcę sobie wyobrażać, jak liga, fani, hejterzy zareagują, jak Anthony Davis przejdzie do Lakersów. Nieważne jakim kosztem, czy to będzie poprzez oddanie 10 innych zawodników, czy dwóch, trzech młodych gwiazd i iluś tam pików. Po prostu nawet gdyby Anthony Davis został masakrycznie przepłacony i trafił do Lakersów, to ja już sobie otrzymałem wyobraźni, widzę co się dzieje na Twitterze i forach internetowych. Natomiast zastanawia mnie, czy koszt pozyskania Anthony'ego Davisa, to czy w tej chwili to nie jest zbyt wysoki koszt? Czy, no wiesz, co się stało, jak Carmelo Anthony poszedł do Knicksów? No przejście, tak. Poczekaliby te kilka miesięcy i Carmelo Anthony przyszedłby do nich za darmo i nie straciliby żadnych swoich asetów. A tak pozbyli się chyba tam 5 czy 6 zawodników, jakichś tam pików. I tak naprawdę Carmelo Anthony nie zdobył mistrzostwa w Nowym Jorku tylko dlatego, że zdecydowali się na odważny ruch, chcieli go mieć już teraz, tak jak to, co miał pretensje Paul George do Lakersów, że w tej chwili po niego nie poszli, ale wydaje mi się, no właśnie tu mam takie obawy, że wiesz, no za darmo Pelikany nie oddadzą Anthony'ego Davisa, no tak? Bo znaczy, nawet jak pójdzie za tak jak wspomniałem, nawet gdyby poszedł za 10 zawodników i został masakrycznie przepłacony i ten deal byłby dużym zwycięstwem Pelikanów, to i tak cała liga, wiesz, oceni to negatywnie, że on poszedł do Lakersów. Że gdyby poszedł gdziekolwiek indziej, to byłoby ok, ale on poszedł do Lakersów i tak nie może być. Więc ja się boję po prostu tego, że Lakersi, zdecydują się oddać młodych zawodników. To by inaczej wyglądało, gdyby faktycznie w wakacje podpisali jakiegoś shootera, jakąś gwiazdę i dopiero wtedy zrobili ten deal. Bo robiąc ten deal, no to już niestety, ale tam nie mamy miejsca w salary na żadną inną gwiazdę. No dlatego, może nie, ale trochę jest miejsca. No trochę jest kasy, na innych grajków, ale to wydaje mi się, że troszeczkę, nie wiem czy to do tego stopnia nam otwiera drogę, żeby odbudować zespół. Tym bardziej, nie wiem jeszcze też kogo byśmy oddali, tak? Ale domyślam się, że minimum 3 młodych zawodników, pewnie Ingram, pewnie Kuzma i pewnie Lonzo Ball, to jest taki pakiet startowy, nazwijmy to, wyjściowy, od którego zaczęłyby się rozmowy. A ile by Lakersi na pewno by chcieli zostawić sobie Lonzo Bola i pewnie Kyla Kuzmę, chociaż cholera wie, kogo chcieliby zostawić. No, ten okres teraz pokazał, że bez Ingrama niby Kyle Kuzma fajnie funkcjonuje i wali te 20 parę punktów na mecz, ale z drugiej strony jest Ingram i zobacz sobie, jaka była fajna defensywa z Pelikanami. Tak? Te centymetry, te długie łapska Ingrama robią naprawdę różnicę w obronie. W czwartej kwarcie straciliśmy chyba 14 czy 16 punktów i wyglądało to fantastycznie. No, wiesz, to jest też kwestia taka, jak bardzo, tak powiem, ostro będzie gotowy sprawę rozegrać Davis, a konkretnie Rich Paul. Czy Davis będzie gotowy zostać tym bad guyem, który zażąda konkretnie Lakersów i będzie potrafił naprawdę zagrać ostro, żeby zniechęcić inne zespoły.
Bo sytuacja jest prosta. Wszystko zależy od konkurencyjnych ofert. Jeżeli Davis na tyle zniechęci pozostałe drużyny, że nikt nie odda naprawdę najlepszych swoich asetów za niego, bo będą wiedzieli, że on nie zostanie albo nie będzie chciał tam w ogóle wyjść na parkiet, no to jest i tym mniej Lakers się będą musieli oddać, no bo nie będą musieli się licytować. Historia pokazuje, że jednak te gwiazdy rzadko odchodzą, no w sumie nie odchodzą nigdy za równą wartość, sprawiedliwą wartość. Okej, te wymiany po czasie okazują się dobre, na przykład w przypadku George'a, kiedy Oladipo wystrzelił, czy Butlera, gdzie Markkanen okazał się super prospektem, ale w momencie samej wymiany to wyglądało jednostronnie. Więc ja nie sądzę, żeby tu faktycznie trzeba było za Davisa oddawać pół składu. No bo Davis będzie latem już w ostatnim roku kontraktu, jeżeli odrzuci ofertę Supermaxa od Pelicanu, to będzie wiadomo, że on nie zostanie u nich, więc Pelikany będą troszkę pod ścianą. Dlatego tutaj jest kwestia właśnie tego, jak to zostanie rozegrane ze strony agenta, ze strony samego Davisa. Natomiast co do Twoich obaw, no to ja się tak nie obawiam. Ja uważam, że jeżeli Davis jest realny do pozyskania, to trzeba z okazji korzystać. Na przykład powiedzmy, że byłaby oferta Pelikanów już teraz. Ale Lakersi by mu powiedzieli, no nie, my chcemy poczekać do lata, żeby pozyskać jeszcze jedną gwiazdę. No nie, uważam, że w takiej sytuacji nie ma co ryzykować. No jak jest okazja, to trzeba ją brać, bo latem może już jej nie być. Davis jest po prostu zbyt dobry. No dla mnie LeBron James, Anthony Davis to jest po prostu jeszcze raz Kobe i Shaq. To jest tak dominujący duet, że po prostu nie potrzeba tu już trzeciej gwiazdy. Obudowanie ich fajnymi roleplayerami, to już jest zespół na miarę tytułu. Po prostu oni są tak dobrzy. To jest dwóch gości z top 5 ligi w tej chwili. To byłby, myślę, bardziej dominujący duet niż Curry z Durantem. I moje, ja mam tutaj w sumie podejście czarno-białe, zero-jedynkowe. Jak masz możliwość pozyskania tego Davisa, to robisz to praktycznie każdym kosztem. No właśnie. No. I tak, i nie. No wydaje mi się, że masz tutaj rację, że jeżeli faktycznie jest do wzięcia, to każdym kosztem. Tylko to wszystko zależy później od tego, kogo uda im się do nich dokoptować. Z drugiej strony może taki jest plan, może ta młodzież to jest tylko taka przykrywka, żeby po prostu sobie byli i fajnie się ogrywali, natomiast jak przyjdzie co do czego, to może bez żadnych skrupułów pozbędą się wszystkich młodych tylko po to właśnie, żeby mieć ten duet i później jakoś go fajnie obudować. Wiesz, Rafał, żeby było jasne, ja nie uważam, znaczy ja nie twierdzę, że tak będzie, że trzeba będzie oddać wszystkich młodych. Ja myślę, że do tego nie dojdzie, że faktycznie pójdzie cała czwórka, czyli Ingram, Ball, Kuzma i Hart, to była sytuacja jednak bez precedensu. Myślę, że do tego nie dojdzie. Ja tak wiadomo, mówię czysto teoretycznie, że po prostu no jak możesz Davisa pozyskać, to go pozyskujesz. Natomiast w praktyce myślę, że jednak to nie będzie aż tak, że Lakers cały skład wyprzedają. Myślę, że to faktycznie będzie coś w stylu tych wymian, jakie były do tej pory, w odpowiednich proporcjach. No i tyle, no już nie przerywam, przerwałem ci, no i oddaję głos. Spoko. I pewnie poleciałby któryś z naszych wysokich, czy to Javale, czy Zubac. No Zubac oczywiście, który właśnie przeciwko Pelikanom zagrał po prostu dominująco, no już po prostu Pelikany dzwonią, Davis za Zubaca, ale Kersim był nie, musicie dodać pik pierwszej rundzie, żeby w ogóle były rozmowy. Dokładnie, a tak a propos tych wyborów, przed nagraniem wspomnieliśmy sobie nazwisko Thomasa Bryanta, który niesamowite spotkanie zagrał. No i co, mówisz, że troszeczkę zatęskiłeś za tym zawodnikiem, że trochę ci smutno się zrobiło, jak zobaczyłeś, że nie w barwach Jeziorowców taki mecz rozgrywa. Tak, dla mnie ta sytuacja była trochę od początku niezrozumiała. Ja rozumiem, że Lakersi może nie widzieli dla niego specjalnie minut, ale to jest młody chłopak, którego pozyskali w drugiej rundzie draftu rok temu. Wiadomo, niesamowite, jest, tak? Niesamowite cyferki robił tak. w lidze NBDL, bo tak. Tam chyba miał jakieś masakryczne procenty zdobywanych punktów, plus rzucało. Jeszcze trójki. No tylko ta defensywa pod koszem, no to jest jedyny minus. Wiesz, wiadomo było, że to jest jednak gość trochę jeszcze surowy. On ile tam miał? On chyba 19 lat. Wiadomo było, że jeszcze ma dużo braków. No ale jest długi, ma duży zasięg ramion, ma naprawdę ładnie ułożoną rękę, trójki rzucał w G-League naprawdę na dobrym procencie, jest waleczny, mnóstwo energii wnosi do gry, biega, więc no jest tutaj coś powiedzmy surowego, coś z czego można ulepić fajnego zawodnika w przyszłości. Gość miał kontrakt, nie wiem, na $1 milion,
Czemu już po roku, rozumiem, jakby to był dłuższy okres czasu, nie robił postępów, ale już po roku po co się go pozbywać? Tym bardziej, że nasz przecież Lakersowy scouting ma długą historię udanych pików z dalszymi numerami w drafcie. No szkoda mi trochę. No, okej, no to wiadomo, ten jeden mecz to też jeszcze nie oznacza, że on będzie gwiazdą. Tym bardziej, że to było przeciwko słabo obroniącym Phoenix. Tam te punkty były bardzo łatwe w dużej mierze, natomiast... Tak, no... to było wszystko, większość tych akcji to nie było tak, że on grał jeden na jeden, tylko po prostu dostawał... No tak, praktycznie Capela 2, Clint Capela 2. Tak, no wszystko to, co dostawał, to było po wejściach, po rozrzuceniach i praktycznie sam mógł kończyć z odkosza. Natomiast mnie się wydaje, że w takich sytuacjach jest też drugie dno, że w lidze bardzo... Bryant widział, jak wygląda sytuacja na jego pozycji w Lakersach. Może miał dość ogrywania się już w NBDL, może miał jasny i klarowny sygnał od innych zespołów i może to nie do końca jest tak, że Lakersi sobie po prostu z niego zrezygnowali, tylko po prostu być może Bryant ich poprosił, że chciałby może spróbować gdzieś indziej, żeby... I tak nie ma miejsca w tej chwili dla niego na granie w tym roku, bo jest Zubac przed nim, jest McGee, wzięty Mo Wagner, więc może tutaj to o to chodziło, bo nie chcę mi się tak wierzyć, żeby Lakersi tak po prostu z niego zrezygnowali. Cóż, no teoretycznie może i było tak, jak mówisz. Oczywiście często są jakieś takie sytuacje, nie wiem, typu drugie dno, że nie wiemy, co tam się działo. Jakie były faktycznie motywacje, może jakieś zakulisowe rozmowy z agentem, może faktycznie był inny powód. Natomiast, no, czy ja wiem, czy Thomas Bryant, nie wiem, nie widziałby miejsca dla siebie, kiedy konkurencją jest jakiś debiutant i Zubac. Pamiętajmy, że na Lakersi desperacko potrzebowali wysokiego i ten Chandler im po prostu trochę uratował skórę. No, ja wyobrażam sobie sytuację, w której Bryant wygrywa rywalizację i z Wagnerem i z Zubacem, jednak trochę tych minut dostaje. Więc no nie wiem, co się tam zdarzyło, może tak było, jak mówisz, może było inaczej, nie wiem, natomiast jest to dla mnie najdziwniejsza sytuacja, najdziwniejsza decyzja tego off-seasonu, nawet bardziej niż, nie wiem, niż odpuszczenie Randla czy Lopeza. No szkoda, bo lubiłem tego chłopaka, podobało mi się, jak się rozwijał. No ale mam nadzieję, może czemu jak najlepiej, mam nadzieję, że faktycznie zrobi karierę, czy to będzie w Wizards, czy w innym klubie i będzie, no, będzie miał długą karierę, nie wiem czy startera, ale solidnego gościa w rotacji. Oby, tego mu życzymy. Jeszcze chcę powrócić do tych spotkań, które graliśmy, bo w tym okresie kilku zawodników miało przebłyski. Z Fimi Kajliuk coś tam trafiał. Miał takie dwa nawet bardzo fajne spotkania. Mo Wagner, który wreszcie dostał jakiś czas do grania, tutaj pokazał rzeczy, których nie dają nam pozostali centrzy, tak? Czyli gra na, czyli stawianie zasłony, tak zwany pick and pop, czyli zasłona i ucieczka na linię rzutów za trzy punkty. I Mo Wagner chyba tak trzy czy cztery trójki nawet trafił w ten sposób. Więc no właśnie, mnie zastanawia, czy Wagner w końcu dostanie więcej czasu, bo wydaje mi się, że przydałby się w kilku ustawieniach takich, które mają zdobywać więcej punktów, to myślę, żeby się momentami przydał, tym bardziej, że nie z każdym przeciwnikiem widzieliśmy pod nieobecność Javale McGee. O, to też muszę coś pozytywnego powiedzieć o Luke Waltonie, który w momencie, kiedy wypadł nam Javale McGee, już nie forsował tutaj grania Tysonem Chandlerem w pierwszej piątce, który bodajże z Waszyngtonem, on chyba w Waszyngtonie wyszedł w pierwszej piątce, I totalnie się nie sprawdził, bo no nie nadążał nad tymi szybkimi zawodnikami typu John Wall czy Bradley Beal, tam oni sobie wjeżdżali. Tyson Chandler, nie oszukujmy się, on ma świetne wskaźniki defensywne, natomiast dużo lepiej wygląda wtedy, kiedy trzeba kryć jakiegoś dobrego centra rywali, natomiast dużo gorzej sprawdza się na pick and rollach i kryciu, przejmowaniu niskich zawodników. Tu już nie ma tej szybkości niestety. I tutaj właśnie widziałbym jakieś tam minuty dla Mo Wagnera i tutaj propsuję Waltona za to, że postanowił wrzucić po którymś tam meczu w końcu Iwice Zubaca, który wyszedł w pierwszym składzie. Nie zaburzył w ten sposób rotacji. Iwica mógł się poczuć dużo pewniej, bo zobaczył, że jest starterem, dostanie sporo minut. I tam chyba już od pierwszej akcji szukali go. Pierwsza akcja w meczu z kanami to był chyba Dunk Iwicy, więc tutaj fajnie, że Walton spróbował czegoś takiego i no właśnie, żeby nie było tylko, że jeździmy po Waltonie, tak? Nie, jak najbardziej. Zresztą
też ta pierwsza piątka, która wyszła w meczu z Pelikanami, z Zubacem, ma jakieś chore po prostu cyfry, tam wydaje się offensive rating 107, defensive rating 66, czyli plus 40. Wow. No oczywiście to są minuty, tam 20 w sumie minut, czy 22 minuty, więc to jest mała próbka. Jeden ale rywal, no. Tak, just for fun, można wspomnieć, że to faktycznie ten line-up w tych ograniczonych minutach po prostu zdemolował rywali, świetnie, zwłaszcza w obronie. No właśnie, to są te ręce. Zobacz, Lonzo, który świetnie broni, Ingram z Kuzmą, z LeBronem, no to jakby nie było, no wiesz, Kuzma i no, a przede wszystkim Ingram, długie łapska, tam naprawdę, no defensywa wyglądała świetnie w meczu z Pelikanami. Naprawdę były takie momenty, że tam było naprawdę gęsto i nie było gdzie wsadzić naprawdę ręki. Tak, tam może poza pierwszą kwartą, kiedy było sporo strzelania z obu stron, ale już później w drugiej połowie, jak Lakersi przycisnęli, to faktycznie obrona była bardzo dobra i Zubac się to bardzo ładnie wpisał, bo skutecznie bronił obręczy, jednak on też ma spory zasięg, tylko po prostu czasami się rusza jak Greg Ostertag, ale pozdrawiamy Ostertaga, którego pamiętamy z dawnych czasów, ale no faktycznie w tym meczu z Pelikanami wyglądał super. A Chandler, no faktycznie, tak jak mówisz, on też ma swoje lata, tak, więc on też nie za bardzo jest w stanie dać po 30 minut. To jest gość na 20 minut max i trzeba szukać innych rozwiązań. No i fajnie, że minuty dostaje Zubac, że w zależności od matchupu też pojawił się i Wagner, który pokazuje trochę fajnych rzeczy, może jeszcze nie jest gotowy na regularnie duże minuty, ale widać, że ma pewne umiejętności, które tej drużynie się przydadzą, choćby taki właśnie wysoki, wyciągający obrońcę, rozciągający obronę. Fajnie ułożona ręka, tam parę trójek chyba trafił w tych kilku ostatnich meczach. Więc no fajnie, że są takie możliwości, tak, że trener może dobrać w zależności od potrzeby albo takiego bardziej typowego wysokiego klocka pod kosz, albo kogoś, kto rozciąga obronę. Szkoda, że nie ma tego wszystkiego w jednym zawodniku. Ale to już niedługo. Jeżeli dojdzie Davis, to już to no będzie. No właśnie, chciałem powiedzieć. Ale jeszcze jedno, właśnie, a propos Davisa, jeszcze jedno chciałem powiedzieć w tym temacie, bo teraz od razu pojawił się w mediach kwik, że znowu biedne, małe rynki, tak, small market teams mają przesrane, bo znowu te duże rynki chcą ich zabrać im te ich gwiazdy, a oni są tacy bezbronni, bezradni. A dupa zbita. Powiem tak, Pelikany miały 7 lat, to jest 7 sezon Davisa i przez 7 lat nie potrafili zrobić drużyny, która by chociaż raz, więcej niż raz przeszła, wygrała więcej niż jedną rundę w play-off, bo oni grali jedną rundę w play-off przez te 7 lat. Więc i to nie jest tak, że nie mieli możliwości, mieli superstara w postaci Davisa i popełnili mnóstwo złych decyzji, mnóstwo złych kontraktów, złych wymian. I sami są sobie winni, że po 7 latach jest taki temat, że Davis być może będzie chciał odejść, bo po prostu nie potrafili zbudować zespołu. I nie jest tak, że nie mieli możliwości, bo mieli, tylko po prostu spaprali wiele rzeczy. Faktycznie, nawet ostatnio jest afera z Bobbym Hildem, który okazuje się ciut starszy niż początkowo miało być. Natomiast Hild gra bardzo fajny sezon w Sacramento i tak sobie myślę, nie wiem, czy to nie jest takie brakujące ogniwo w Pelikanach w tej chwili. Właśnie taki gość, który na dystansie ładuje i nie rozumiem tej decyzji, czemu tak szybko z niego zrezygnowano w Nowym Orleanie. Jędras, jedno z ostatnich pytań przed końcem. KCP poprosił o transfer. Powiedział, że chciałby zostać wytransferowany. Ten transfer z Arizą nie doszedł do skutku, natomiast no co, myślisz, że on poleci? Myślę, że będą się starali, żeby poleciał. Znaczy, wiesz co, ja w ogóle się zastanawiam, czy przypadkiem nie było tak, że Rich Paul już latem, załatwiając ten kontrakt Paulowi, nie miał na myśli, nie miał na celu, nie robił tego mając na celu późniejszą wymianę. Bo on wiedział, że KCP nie będzie i KCP też wiedział, że nie będzie w długofalowych planach Lakersów, bo nie będzie. Więc okej, to, że on chce odejść, nie ma w tym nic złego. I bardzo możliwe, że Rich Paul, to jest taka trochę teoria spiskowa, bo kontrakt Paupa ma trade kicker, tam bodajże 15%. Tak, 15%. Czyli on na transferze zarobi, dostaje dodatkową kasę. Więc to jest taki trochę kontrakt zrobiony pod transfer. Tak, czyli Lakersi dadzą ci dużo kasy. A my w trakcie sezonu pokombinujemy, żeby znaleźć ci jakiś lepszy klub, w którym dostaniesz więcej minut. Czyli Wilksy ty obsadzała, bo z jednej strony dostanie klub, w którym dostanie minuty po tym transferze, a z drugiej dostaje kasę, której pewnie jako wolny agent w innym klubie by nie dostał, bo nikt by mu takiej pieniędzy nie zaoferował. No i teraz faktycznie zaczyna się to działanie.
szukanie partnera do wymiany. I okej, no Pop faktycznie ani nie gra za dobrze, chociaż trochę lepiej ostatnio, ani nie ma dużo minut, więc nie mam nic przeciwko temu, żeby poszukać mu miejsca, w którym dostanie poważniejszą rolę. Tylko że będzie to trudne, bo nie za bardzo widzę tutaj możliwości, żeby Lakersi na tym skorzystali, bo jednak w tej chwili przy dotychczasowej formie Caldwella Pope'a jego wartość to jest głównie spadający kontrakt. A Lakersi w zamian nie przyjmą żadnego większego kontraktu, bo jak wiemy, trzymają kasę na lato, więc no tak. Ten Ariza był taką szansą, no bez tego Arizy szkoda, że to nie wypaliło, wielka szkoda. Trudno będzie moim zdaniem znaleźć jakąś fajną, opłacalną dla Lakersów wymianę. Ja widzę dwa takie nazwiska, które mnie zaintrygowały w tym sezonie. Przed sezonem już sobie myślałem o Wayne Ellingtonie, który gra chyba w Miami w tej chwili. Tak. Kontrakty mają chyba bardzo podobny kontrakt chyba do KCP. To jest dużo bardziej doświadczony grajek, chyba z lepszą trójką, taką bardziej... Tak, na pewno. Mniej ma takich wahań, tak? To jest gość, na którego można liczyć, więc taki Wayne Ellington to jest taka jedna moja opcja. Natomiast drugi zawodnik, który mnie mocno pozytywnie zaskoczył w tym sezonie, to był Terence Ross z Orlando Magic. On tak też myślałem, ma trójkę. I w tych dwóch meczach przeciwko Lakersom pokazał się naprawdę z świetnej strony. I tak sobie myślę, że to byłby chyba upgrade, bo to był gość, który potrafił zapunktować w każdy sposób. KCP jest jednowymiarowy. Lata po tych zasłonach, jak ma dzień to trafia, jak ma nie ma dnia to nie trafia. Natomiast tutaj Ross, no ja nawet nie wiem, czy przy odrobinie szczęścia, no nie, no pierwsza piątka z Ingramem na dwójce, ale myślę, że dostałby sporo dużych minut i to mógłby być grajek, który spowodowałby, że moglibyśmy sobie spokojnie wytransferować Josha Harta, bo Hart ostatnio mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, że jest bardzo jednowymiarowy, w sensie jak ma trójkę i siedzi, to jest fajnie. W obronie ma problem z niskimi zawodnikami, mijają go, z wysokimi nie ma problemu, fajnie przeciwko nim broni, ale nie do końca jest nam to potrzebne w tej chwili. I problemem jest jego to, że załamuje mnie jego gra na kontakcie, przy wjazdach. No, technicznie nie jest tak predysponowany jak na przykład Ross. Nie skończy, nie zrobi, rzadko kiedy mu się zdarza, żeby zrobić end-one'a. Najczęściej gdzieś traci piłkę pod koszem przy kontakcie albo nie trafia tych rzutów i brakuje mi trochę tego. Nie wiem, być może to kwestia tego, że jeszcze potrzebuje trochę czasu, bo widzieliśmy go w Summer League, gdzie rozjeżdżał wszystkich młodych zawodników, kończył na kontakcie, było super. Natomiast nie przełożyło się to totalnie na ten sezon. Owszem, trójkę ma, trójki ładuje, natomiast nie widać tego efektu, że przypakował, że gra na kontakcie i na początku sezonu myślałem, że po prostu nie dostaje gwizdków, bo nie dostaje, natomiast im sezon dłużej trwa, im więcej tych akcji jest, tym bardziej widzę, że to nie do końca jest tak, że on jest faulowany. On po prostu nie potrafi złapać tego kontaktu z obrońcą, skończyć, wiesz, no po prostu tego nie potrafi. To prawdopodobnie no jest w tej kwestii po prostu ograniczony i to się chyba nie poprawi, chociaż może się poprawi, ale to kwestia lat. Hart trochę złapał taki dołek, mam wrażenie, od kiedy skręcił kostkę, wydaje się, to chyba była kostka. On nie opuścił z tego powodu meczów, ale mniej więcej od tego momentu zanotował tą zniżkę formy. Też taka ciekawostka, że on w grudniu, inaczej w październiku i w listopadzie miał skuteczność z gry na poziomie 45-7% w tym przedziałach, trafiał trójki na dobrej skuteczności i osobiste, natomiast w grudniu ma poniżej 40% z gry i osobiste trafia też co drugi, więc tu jest ewidentnie taki dołek grudniowy. Rzeczywiście Hart gra słabiej, to jak najbardziej zgoda, ostatnio nie spisuje się za dobrze. Natomiast no, powiem tak, ja bym był ostrożny z oddawaniem gości, którzy no jednak coś wnoszą do gry, a zarabiają $1 milion rocznie. Aha. On jeszcze ma chyba 2-3 lata na takim niskim kontrakcie. Ja myślę, że Lakersi zresztą będą trzymać ewentualnie wszystkie takie swoje asety na, no właśnie ewentualnie na Davisa, żeby w niego rzucić, więc ja bym tutaj... No myślę, że Harta bym na razie nie ruszał, ja tak mimo wszystko, ja w niego wierzę. Myślę, że on wróci do formy, będzie fajnym roleplayerem. No natomiast Terence Ross, o którym wspomniałeś, tak, przewijał się też gdzieś w plotkach potencjalnie jako potencjalny target Lakersów. Tylko tutaj pytanie, no czemu Orlando miałoby to zrobić, prawda? Czy Orlando byłoby zainteresowany taką wymianą? Myślę, że Caldwell Pope za Rossa 1-1. Jeden za jeden to za mało dla Orlando, coś by trzeba było dorzucić i pytanie, czy Lakersi są gotowi takie coś dorzucić, czy to w ogóle mają.
Czy to ma sens w ogóle? No, tak. No. No dobra, Jędras, słuchaj, do końca roku pozostało nam 5 spotkań. Dzisiaj gramy u siebie z Memphis, później mecz świąteczny z Golden State, o którym troszeczkę porozmawialiśmy wcześniej. Później mamy wyjazd do Sacramento, bardzo ciężki wyjazd. Później back to back u siebie, nazwijmy to u siebie, z Clippersami. No i 2 dni później Sacramento, tym razem u siebie. To nie jest łatwy terminarz, to są wszystko drużyny. No, Memphis chyba poniżej 50 jest w tej chwili, natomiast to zawsze jest trudny przeciwnik. Już sprawdzę jeszcze tylko, czy na pewno Memphis jest. Tak, no 16-16 Memphis, 17-15 Sacramento, Golden State wiadomo. No co, myślisz, że się skończy pozytywnym wynikiem ta końcówka sezonu, w sensie dodatnim, 3-2 na przykład, roku. Coś takiego? Końcówka roku. Tak, roku. Tak, wiesz co, patrzę na te mecze i tak, wiesz co, Memphis na pewno będzie zmotywowany, żeby się zrewanżować za to lanie, jakie dostali u siebie, ale ten zespół jest w dołku ostatnio i z tego co patrzyłem, to będzie dla nich 7 mecz w ciągu 10 dni, więc tutaj jednak efekt zmęczenia może się dać we znaki, więc ja liczę na wygraną z Memphis. Liczę na wygrane u siebie generalnie. No z Clippersami będzie trudny, bo back to back, ale mimo wszystko u siebie i Sacramento u siebie. Myślę, że są to mecze do wygrania, dlatego ja bym, tym bardziej, że Clippersi też troszkę ostatnio spuścili. Zadyszkę złapali. Więc ja bym typował porażki wyjazdowe, a wygrane u siebie. W ten sposób. Czyli 3-2, tak, no bo Kings, no Kings jednak są troszkę nieobliczalni. Młody, wybiegany zespół, na pewno będzie hala przygotowana kibiców na Lakersów, jak wiemy, tam zawsze... Wrócą te krowie dzwony, myślisz? Tak, Cow City, miasto krów. Dawno tego nie słyszałem. No. Tak, więc tutaj na pewno będzie to trudny mecz. Tutaj typuję porażkę. Chociaż to zależy od meczu z Golden State, bo też wiadomo, jak przykładowo Lakersi dostaną lanie z Golden, to myślę, że wyjdą na większej mobilizacji z Sacramento. Jak wygrają jakimś cudem z Golden State, no to myślę, że troszkę będzie też luźniejsze podejście do kolejnego spotkania i taki mecz pułapka z Sacramento. Więc trudno powiedzieć, jak to wszystko się ułoży, ale tak jakbym miał typować, to bym powiedział, że wyjazdowe porażki, a u siebie wygrane. I byłoby okej, czy dwa byłoby okej. No dobra, to powiedz mi, co byś wolał. Dodatni bilans tych 5 ostatnich spotkań, w sensie na przykład 3-2, czy ujemny bilans, ale wygraną z Golden State? korcisz, trudne pytanie, ale nie, jednak wezmę 3-2. Jednak myślę, że jednak patrzę 3-2. Na big picture, tak? Big picture! Dokładnie, jednak bilans musi być jak najlepszy, żeby potem mieć dobre rozstawienie w playoff i uniknąć Golden State jak najdłużej. A jeszcze teraz widzę, że Sacramento ten mecz u siebie z Lakersami gra, to jest dla nich back to back. Więc może jednak, kurczę, będzie szansa, żeby to zwycięstwo, powiedziałem kurczę. Przepraszam, że ci zabrałem. Nie, no spoko. Jest okres przedświąteczny, dzielny się, radujmy. Bierz kurczę. Jak zabierzesz kurczę ode mnie, tak na cały przyszły rok, myślę, że niektórzy nasi słuchacze byliby ci bardzo, bardzo wdzięczni. No ale obstawianie, że młodzi zawodnicy. Znaczy, tak. Zachód jest tak nieobliczalny, że to jest naprawdę trudno obstawiać cokolwiek w tej chwili. Bo wszyscy ze wszystkimi się łoją, wygrywane są mecze naprawdę tak totalnie nieobliczalnie, nie wiadomo kto z kim tutaj wygra. No z reguły wygrywają gospodarze, to już zauważyłem w takich meczach, natomiast ten zachód, o Jezus, patrzę na tabelę i jak widzę, że 14 drużyn cały czas jest w walce o playoffy i że mała seria porażek i jesteś poza wiesz, zabawą, to naprawdę wygląda masakrycznie. No dobra, zbliżamy się do końca Zielony Podcast, myślę, sobie przegadaliśmy każdy większy temat. Tak przedświątecznie, świątecznie, drodzy słuchacze, macie troszeczkę więcej minut, żebyście mogli sobie odsłuchać to w święta. No, godzinka wolnego czasu, tak. Prawie godzinka. Postaramy się to przeciągnąć, nawet żeby była ponad godzinka jeszcze. No dobra, Jędras, to czego życzymy wszystkim fanom Jeziorowców pod choinkę i na święta i w nowym roku? Antonego Davisa. Więcej nie trzeba. Generalnie to wszystkim fanom NBA życzymy Antonego Davisa pod choinkę. No fani Pelikanów tutaj nie będą ucieszeni, niestety, ale no, wszystkim życzymy, natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby Antony Davis raczej w Jezioranach wylądował. Zgadza się. I tyle. Ja moim zdaniem to, ja lubię jeden prezent, a konkretny.
Dlatego mówię Anthony Davis, kropka, i zaufajcie mi, to wam do szczęścia wystarczy. To drogi Mikołaj, jeżeli mnie nie słyszysz albo mnie słyszysz, to jeżeli nie uda się z tym Antonem Davisem do świąt, może być po świętach, poczekamy. Natomiast jeżeli się nie uda z Antonem Davisem, to my poprosimy w tym roku chociaż playoffy, żeby ten sezon się już nie kończył tak jak przez ostatnich kilka sezonów, tak wcześnie. I w tych playoffach może wtedy, jak nie ten Antony Davis, to może jakieś niespodzianki w tych playoffach, jakaś druga runda, może finały konferencji. Co ty na to, Jedras? Nie, jak najbardziej. Jak nie Davis, to nie, jak nie Davis, to musi być przynajmniej druga runda, minimum, nie? No, musi być jakaś równowaga. Minimum. No nie pamiętam, tak. kiedy LeBron po raz ostatni odpadł w pierwszej rundzie. Ja myślę, że w chyba playoffach nigdy. Nie, chyba chyba nigdy. Chyba nigdy. Natomiast, no właśnie, sobie przypominam te pierwsze lata, jak chyba tam się walczył z Waszyngtonem, coś pięknego. Tak. Natomiast, no właśnie, o tym chyba zapomnieliśmy, ale LeBron James i każda jego drużyna w playoffach to troszeczkę inna drużyna. I tak jest. Ja tu liczę na to, że coś tam zawojują w tych playoffach. No, ja również. To jest jednak mamy tego LeBrona i skoro no cała liga obstawiała, że nie będziemy się liczyli nawet w walce o playoffy. Niektórzy widzieli nas poza playoffami bardzo nisko. Natomiast bilans jest jaki jest. Jesteśmy w tej chwili na czwartym miejscu. Gdybyśmy ominęli kontuzje, urazy, wykluczenia, mieli trochę więcej farta. Ja wiem, że fani San Antonio, których tutaj też pozdrawiam, też tak mówią, że gdyby tam troszeczkę mieli więcej szczęścia w innych spotkaniach i też te urazy, to też spokojnie byliby w pierwszej czwórce. Natomiast no, myślę, że LeBron już kawał dobrej roboty zrobił w Jezioranach. Mamy, no, nie ma praktycznie od początku sezonu nie ma takiej sytuacji, żebyśmy się martwili o to, że ta pozycja w pierwszej ósemce będzie zagrożona. Tak? Takiego luksusu nie mieliśmy od czasów, ja nawet nie pamiętam kiedy ostatnio, bo przecież ostatnie playoffy, kiedy Kobe Bryant zerwał Achillesa i kiedy zrobiliśmy 0-4 z San Antonio, to nawet wtedy to ta walka o playoffy to była chyba do ostatniego spotkania albo do ostatnich dwóch, trzech spotkań. A kiedy po raz ostatni było tak, że na przykład nie martwiliśmy się już powiedzmy, wow, to nie pamiętam. No to rok to wcześniej, musiało rok wcześniej, ten sezon, kiedy skrócony, kiedy był Mike Brown trenerem. Ostatni sezon Bynama w Lakersach to był taki solidny powiedzmy sezon właśnie z odpadnięciem w drugiej rundzie, czyli już nie walka o tytuł, ale taki solidny, solidny taki playoffowy średniak powiedzmy, na miarę drugiej rundy playoffa. Jezu, kiedy to było, naprawdę. 6 lat. No dobra, to Mikołajo, ja żałuję, że napisałem list już do Mikołaja, bo nie doszedł. Tam o totalnie inne rzeczy prosiłem, natomiast no byłoby fajnie, jak nie ten Anthony Davis, to chociaż żebyśmy w tych playoffach tam zrobili parę, nie jedną, ale ze dwie niespodzianki, tak żeby utrzeć nosa niektórym. No, tak, super. Tego życzymy sobie i wszystkim. No to jeszcze raz zdrowych i wesołych świąt wszystkim, szczęśliwego nowego 2019 roku. Ode mnie, czyli od Rafała Niewiadomskiego i od Andrzeja Tymurka, wesołych. Jendrasa. Tak. Pozdrawiamy wszystkich, do usłyszenia w nowym roku. Pozdrawiamy, do usłyszenia.